panie starosto, co widzimy w tle? No proszę państwa, powstaje nowy, piękny obiekt hali sportowej. Praktycznie szkoła w Janowie Podlaskim była ostatnią naszą szkołą, która nie miała hali sportowej. Udało się przygotować dobry wniosek. Otrzymaliśmy dofinansowanie do tego zadania. Wartość całej inwestycji to kwota ponad 6 milionów złotych, z czego blisko 4 miliony 900 to jest dofinansowanie. 1 100 000 jest to wkład własny powiatu. Bardzo się cieszę, prace przebiegają bardzo sprawnie. Do końca roku planujemy zakończyć tę inwestycję i mam nadzieję, że już przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie zespołu szkół w Janowie Podlaskim będą mogli z tej hali sportowej korzystać. Oczywiście były na początku realizacji inwestycji pewne opóźnienia związane z wykopaliskami. Ten termin praktycznie o 3 miesiące nam się troszeczkę przesunął, ale na dzień dzisiejszy prace przebiegają bardzo sprawnie. Solidny, miejscowy, lokalny wykonawca. Bardzo się cieszymy, że ta inwestycja z miesiąca na miesiąc rośnie i praktycznie jesteśmy coraz bliżej szczęśliwego finału. Panie dyrektorze, no właśnie, trochę z przygodami, ale chyba raduje serce to, co rośnie tutaj w tle i to było bardzo potrzebne już nawet w tym etapie dydaktycznym, sportowym dla szkoły w Janowie Podlaskim. No zdecydowanie. Od wielu, wielu lat już młodzież janowskiej szkoły oczekuje hali z prawdziwego zdarzenia. Pomimo wielu sukcesów sportowych, no niestety przygotowania zawsze odbywały się w bardzo trudnych warunkach, szczególnie jesień, zima i zima, wiosna to były tragiczne warunki i nauki dla uczniów i pracy dla nauczycieli. I tutaj z podziwem mówię o tej pracy, ponieważ no zawsze byli gotowi i przygotowali na zawody sportowe uczniów na wysokim poziomie. Natomiast no, ta hala to jest przede wszystkim długo oczekiwany proces walki o ten budynek, nie tyle organu prowadzącego, bo organ zawsze był bardzo przychylny, o ile no niestety tutaj konserwatora zabytków, ponieważ no miał nosa. Ta hala jak gdyby nie wpisywała się w te zabytkowe obiekty. Niemniej jednak po kilku latach, nie mówię walki, ale takich delikatnych sporów, twardych negocjacji, które oparły się też o ministra kultury, no udało się rozpocząć inwestycje. I też z przygodami, ponieważ przy pierwszych wykopach okazało się, że pracownicy tutaj firmy Tresbud natknęli się na piękne zabytkowe skarby. Pierwszym takim od razu i z grubej rury, że tak brzydko powiem, to była patera Maksymiliana II, srebrna, pozłacana. No i to spowodowało, że niestety prace budowlane zostały wstrzymane praktycznie na okres 2 miesięcy, stąd też prace firmy Tresbud były przerwane. Rozpoczęły się praktycznie od września ubiegłego roku, 2022. Na początku było trochę z problemami, chociaż te problemy to takie ciekawe. Nie zawsze, nie każdy z budowlańców, realizatorów, inwestorów ma możliwość odkrywania skarbów z przeszłości. To prawda, ale to tylko historyczne, pozytywne informacje. Dla każdego budowlańca to bardzo duże problemy i opóźnienia w dalszych pracach. Jak właśnie przystąpiliście do budowy tej hali sportowej? Jak przebiegają prace, na jakim są etapie? Umowę podpisaliśmy z końcem maja. Rozpoczęliśmy roboty na początku czerwca. Mówimy o zeszłym roku. Po wykorytowaniu terenu znaleźliśmy pozostałości pozłacanych talerzy i pozłacanych kielichów. Prace zostały wstrzymane na 3 miesiące. Były przez ten okres prowadzone wykopaliska archeologiczne i później z opóźnieniem przystąpiliśmy do dalszych prac budowlanych. Aktualnie kończymy elewację zewnętrzną oraz tynki wewnętrzne i przymierzamy się do lania posadzk. Jakbyś ocenił, gdybym mógł zapytać Ciebie, Mateuszu, o to, jaka jest
objętość tej hali sportowej, jaki to jest metraż, wysokość, czy możemy to opisać, co znajdzie się w środku, czy również tylko sama hala, czy też pomieszczenia jakieś dodatkowe? Szerokość i długość hali to 40 na 20. Wysokość w kalenicy to 11 metrów. Co do wyposażenia hali, będzie to hala wyposażona w 100%. Od podłogi sportowej po siłownię dla uczniów. Tak jak starosta powiedział, w tym roku czekamy na otwarcie. Postaramy się wykonać pracę w terminie. Już szykujecie się na to wielkie otwarcie, które prawdopodobnie, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w tym roku. Jak planujecie zagospodarować tą halę sportową? No przede wszystkim plany są bardzo ambitne. No mamy tutaj, będziemy mieli na hali boisko do piłki ręcznej, 3 boiska do piłki siatkowej, boczne oraz jedno główne. No oczywiście jedno główne boisko do piłki koszykowej i 3 boiska do mini piłki koszykowej. No i do tego oczywiście siłownia, która będzie również do dyspozycji młodzieży. Ja myślę, że to też będzie dla naszego środowiska noskiego też hala, bo nie można gdyby zamykać się tylko jak gdyby na szkołę, młodzież szkolną, ale też i będzie na pewno otwarta dla społeczności Janowa, bo pomimo, że hala już jest przy szkole podstawowej, to zawsze jest jednak zapotrzebowanie duże i z tego się trzeba cieszyć, że młodzież chce wykorzystywać czas właśnie na hali sportowej, a nie gdzieś tam w tych negatywnych warunkach. Nie będę już tutaj rozwijał tego tematu. Ale jest to typowo hala sportowa szkolna, a miejsca widownia nie jest planowana. Tak, to jest typowa hala sportowa do prowadzenia zajęć sportowych, wychowania fizycznego. Na pewno tutaj obiekt będzie przeznaczony na zajęcia samoobrony, taekwondo, która jest tutaj u nas dominującym sportem w naszej szkole. No ale tak jak powiedziałem, też nie będziemy zamykali się tylko na społeczność szkolną, ale będziemy otwarci też i na młodzież janowską, jak również i społeczność Janowa. Kolorystycznie widzę, że trochę dopasowana do tego, co już jest przy starej szkole i przy naszej tutaj dzwonnicy. I nawet nie przeszkadza to, że ona jest oddzielnym budynkiem, więc tak naprawdę te zajęcia trzeba będzie wychodzić na zewnątrz. To nie jest żaden problem. Oczywiście były plany inne. Trochę hartu ducha, ale myślę, że to nie jest żaden problem. Oczywiście hala ta pierwotnie miała być przy internacie i o to też zabiegałem. Natomiast tutaj konserwator zabytków jak gdyby zdecydował, że jednak lokalizacja będzie tutaj i myślę, że wszyscy są zadowoleni.